Witam Was ponownie w drugiej części nabożeństwa. Cieszę się, że wspólnie będziemy otwierać Twoje słowo, swoje Boże Słowo. I no ciekawo, ciekawo, ciekawie się zbiegło z tym, co tutaj na ogłoszeniach słyszałem, bo akurat w apelu, jak mówiłem, wspomniałem, że wykłady pastora Marcina mają miejsce akurat jeszcze dzisiaj, kontynuują się w naszym zborze trzecia i czwarta część na kazaniu i na nabożeństwie popołudniowym. Słyszę, że u was już pierwszy wykład był, że szykujecie się do drugiego. No i tak wczoraj właśnie z bratem Marcinem rozmawiałem, że wiesz co, ja jutro do Wisły jadę i też będę o cierpieniu mówił. I akurat on mówił o Hiobie i ja też troszeczkę o Hiobie coś będę mówił, także mam nadzieję, że jakoś nie będzie to może powielone, ale myślę, że historia Hioba warta jest tego, żeby ją czytać i no, uczyć się z niej. Może nie jest to łatwa historia. Może nawet jest to argument dla niektórych ateistów, gdy może źle rozumiał tą historię, ale myślę, że Bóg chce nam coś powiedzieć I przez historię Hioba, ale i przez historię innych mężów Bożych. A jak kazanie o cierpieniu, to też jakaś inspiracja musiała być do tego, i był tą inspiracją film, kiedyś oglądałem taki film pod tytułem 127 godzin. Czy ktoś oglądał taki film? Teraz. Jest jedna osoba. Tak, w skrócie, tylko żeby powiedzieć, co się stało w tym filmie. Jest to historia oparta na faktach. Wiem, że też chyba książka. Yy, powstała. Yy, pewnego dnia bohater, główny bohater pojechał sobie w góry skaliste na rowerze no i w pewnym momencie tak nieszczęśliwie upadł, że wpadł w taki wąski, taką szczelinę wąwozu. Yy, troszkę się poturbował, ale najgorsze było to, że spadł na niego, a konkretnie na jego rękę taki duży kamień i nie miał żadnej możliwości wydostania się stamtąd. Więc yy, zastanowiła mnie w tym filmie, gdy oglądałem ten film, jak daleko może się posunąć odporność człowieka na przeciwności, ale też przenosząc to na grunt chrześcijański, jaka jest odporność chrześcijanina w jego życiu na to, co się w tym życiu może zdarzyć, no, jak ten główny bohater sobie radził przez te 127 godzin, yy, był bardzo zorganizowany, bo po takim etapie, gdy Krzyczał, to jest taka pierwsza reakcja strach, jakieś, jakieś emocje, takie, że krzyczał, żeby ktoś go usłyszał. Minęło trochę czasu. Niestety yy, nic z tego się nie wydarzyło, nikt nie przechodził. Yy, tą jedną ręką wyciągnął z plecaka wszystkie rzeczy, które, który mógł sobie pomóc. Miał tam pomóc. Miał tam jakiś scyzoryk, miał resztkę wody, miał inne yy, rzeczy, które ułatwiły mu yy, przeżycie. Także jakiś taki rozsądek po tym momencie upadku był, no ale co woda się skończyła, niestety doszło do tego, że musiał pić swój własny od, żeby przeżyć. Stało już takie ekstremalne, ekstremalne, zdarzenie. No ale w końcu podjął tą najbardziej śmiałą decyzję i postanowił takim tempem scyzorykiem, który miał odciąć sobie część ręki, żeby móc się uwolnić z tego z tego ciężkiego kamienia, żeby wyjść stamtąd. A to wiązało się z potężnym krwotokiem i z potężnym w ogóle, yy, z potężną ingerencją w organizm. Także udało mu się wydostać, później spotkał osoby, które pomogły mu dostać się do szpitala i przeżył. Ale historia naprawdę bardzo, bardzo trudna, ale też inspirująca do tego właśnie kazania, bo zacząłem się zastanawiać, ileż człowiek może wytrzymać. Z tego co pamiętam, to nie był człowiek wierzący, nie pamiętam, żeby on się modlił tam o pomoc do Boga w tej kwestii, ale miał prawo się poddać i załamać. Patrząc na tę historię, podejrzewam, że 90% przeciętnych zjadaczy chleba chyba by poległo. Tak sobie myślę, że jednak by się człowiek, jednak się chociaż... Biorąc jego przykład, jednak w człowieku jakieś instynkty się pojawiają, takie, które walczą o przetrwanie, ale jednak było to tak ekstremalne, że zdecydowanie się na odcięcie sobie tej ręki naprawdę było takim no, mocnym, mocnym, mocną decyzją. Także, także jeden wniosek na pewno jest taki, pomijając to, że on akurat nie prosił Boga o pomoc. Wiem, że ci, którzy ufają Bogu łatwiej, znoszą przeciwności. Nie mogę przekonać się patrząc na swoje stare życie, zanim przyjąłem Jezusa Chrystusa, ale też patrząc na to nowe życie, gdzie yy, yy, widzę, że problemy, które się pojawiają w życiu, pojawiają się, one nie znikają. To nie jest taka droga usłana różami, ale człowiek potrafi sobie lepiej, lepiej radzić z tymi problemami. Są osoby, które na przykład potrafią rzucić palenie, bo sobie tak postanowią. Ale wiemy, że to są jednostki, takich osób jest bardzo mało, jeżeli chodzi o jakieś takie decyzje, które mają pomóc człowiekowi w lepszym zdrowiu. Ludzie, którzy ufają Bogu, łatwiej również porzucają nałogi. I to kazanie zatytułowałem Odporność chrześcijanina. I ch chciałem sobie zobaczyć, jaka jest definicja odporności w internecie. Natrafiłem na dwie. Odporność to niepodnatość organizmu na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak brak wody, brak pokarmu obecność toksyn, pasożytów. I druga definicja, odporność to zdolność znoszenia przeciwności, traumy, tragedii i zagrożenia, czy skrajnego stresu oraz skutecznego odbijania się od dna bez nadmiernego doświadczenia negatywnych skutków. I każdy z nas yy, na pewno w swoim życiu doświadczył różnego rodzaju stresów, cierpienia. Yy różnego rodzaju doświadczeń, wydarzeń, które nas spotkały. Ale tak jest, jak jest nas wielu, tak każdy z nas też reaguje inaczej na, na stres, na to, co się w naszym życiu dzieje. Niektórzy najpierw wpadają w rozpacz, ale później jakoś zbierają się i starają się rozwiązywać problemy. Inni dobrze zaczynają, ale później się załamują. Jeszcze inni poddają się na starcie i zostają w tym samym miejscu, w którym, się, w którym są i cierpią. Myślą, że nie ma dla nich ratunku, ale jest właśnie jeszcze jedna grupa ludzi, która i są to osoby właśnie ugruntowane na Bogu, Jego Słowie, i te osoby właśnie przechodząc przez trudności, przez doświadczenia cierpią, ale powierzając Bogu te problemy, łatwiej znoszą cierpienie. To nie znaczy, że na przykład te wcześniejsze grupy, o których mówiłem, nie, nie idą z Panem Bogiem przez życie. Ale wiele zależy właśnie od tego, jaka jest ta relacja z Panem Bogiem, jaka jest ta łączność z Bogiem, w jakim stopniu oddani jesteśmy Bogu. Oczywiście są też inne uwarunkowania, jak cechy charakteru, pozycja społeczna, czy sytuacja rodzinna, materialna. Są to takie elementy, układanki, składające się na daną reakcję człowieka, gdy pojawia się problem, gdy pojawia się cierpienie. Ale najlepszą opcją, którą ja poznałem w życiu, to jest wierność Bogu i zaufanie do Niego. I chciałbym teraz, tak jak już wspomniałem o Hiobie, przedstawić takich kilka biblijnych przykładów, jak biblijni mężowie wiary radzili sobie w trudnych chwilach. I właśnie też jedną z inspiracji do sięgnięcia do Księgi Hioba było oczywiście... Jakiś czas temu studiowaliśmy Księgi Hioba. Nie pamiętam już, ile to czasu temu było, ale wiem, że też była inspirująca księga dla mnie, ale też właściwie w Liście do Jakuba kiedyś przeczytałem. W Liście Jakuba przeczytałem taki fragment, który nakierowuje właśnie na Księgę Chyła. I to jest fragment z 5 rozdziału, werset 10 i 11. Jako przykład moi bracia, bierzcie utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu pańskim. Oto za szczęśliwych uważamy tych, którzy cierpieli. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście zakończenie dane przez Pana, gdyż Pan jest wielce miłosierny i litościwy. Ciekawe jest to, że Jakub uważa tych, którzy cierpią dla Pana szczęśliwymi. Ciekawe, prawda? Otwórzmy więc księgę Hioba. Pierwszy rozdział. Już w tym pierwszym rozdziale i pierwsze wersety pokazują nam, kim był Hiob. Był człowiek w ziemi u z imieniem Hiob, a człowiek ten był doskonały i prawy, bał się Boga i wystrzegał się zła. Czy widzimy, że jest na ziemi człowiek, który, którego Bóg darzy szacunkiem, który jest Mu wierny, który idzie za Bogiem w swoim życiu? albo inaczej chodzi z Bogiem w swoim życiu. Ale jest pewna narada, o której sobie może teraz przeczytamy, gdzie również szatan miał dostęp i tam dochodzi do pewnej dyskusji, dyskusji między Bogiem a szatanem. Od wersetu szóstego czytam do wersetu dwunastego. Pewnego dnia, gdy synowie Boże przyszli, aby stanąć przed Panem, przyszedł też szatan z nimi. Wtedy Pan zapytał szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, okrążałem ziemię i przechadzałem się po niej. Wtedy Pan zapytał szatana, czy przypatrzyłeś się memu słudze, Hiobowi? Bo nie mam równego na ziemi. Jest człowiekiem doskonałym i szczerym. Boi się Boga i wystrzega się zła. A szatan odpowiedział Panu, czy za darmo Hiob się boi Boga? Czy ty nie ogrodziłeś go wokoło jego domu i wszystkiego, co ma. Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi. Ale wyciągnij tylko rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a zobaczysz, czy nie będzie ci w oczy złożył? Wtedy Pan powiedział do szatana: Oto wszystko, co ma jest w Twojej ręce, tylko na niego nie wyciągaj ręki. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana? Zauważmy tutaj jedną rzecz, że to tak jakby szatan prowokuje Boga, żeby to Bóg zaatakował Hioba. Ale Bóg robi coś innego. Bóg yy, pozwala, dopuszcza szatanowi działać. Yy, wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w Twojej ręce, tylko na niego nie wyciągaj ręki i szatan odszedł przed oblicza Pana. I znając historię, wiemy, co dalej się wydarzyło. Może tu przeczytam wersety 18, 19, 20. A gdy ten jeszcze mówił i przybiegł inny, i powiedział: Twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego pierworodnego brata. A oto gwałtowny wiatr zerwał się od strony pustyni i uderzył na cztery narożniki domu, także upadł na dzieci i zginęły. Uszedłem tylko ja, sam, a jeden, aby cię ci o tym powiadomić. No i szatan zaatakował zaatakował yy... nie bezpośrednio Hioba, ale jego najbliższych. I czasami też jest tak w naszym życiu, że nawet sami, gdy, jesteśmy, gdy mamy problem, nie cierpimy aż tak bardzo, gdy cierpią na przykład nasze dzieci. I tu jest podobna sytuacja. Hiob stracił dzieci, ale jak jest jego reakcja? Wtedy Hiob wstał i rozdał swój płaszcz, ogolił głowę, a upatrzy na ziemię, pokłonił się Panu. I powiedział, nagi wyszedłem z głona mojej matki i nagi tam wrócę. Pan dał, Pan też wziął niech imię Pana będzie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie wypowiedział wobec Boga niczego niestosownego. Dla mnie, jak to czytam, jak czytałem kiedyś, no to jest to naprawdę coś nieprawdopodobnego, że wiemy, że później Hiob zadaje dużo różnych pytań Bogu, ale powiedzieć coś takiego, Pan dał i Pan wziął w takiej sytuacji, w takim obliczu, gdy tracimy swoje, swoje dzieci, jest Naprawdę niesamowitą reakcją. I obwiedział, że Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy, dlatego yy, takie słowa. Doświadczał przecież yy, tego wcześniej, ale nie rozumiał, dlaczego takie cierpienie na niego spadło. Ciężka choroba, która się pojawiła yy, w następnym rozdziale, Nie może przeczytam wersety, z drugiego rozdziału, trzeci do dziesięć, bo tam następuje kolejny atak szatana na Hioba. Wtedy pan zapytał szatana, czy przypatrzyła się memu słudze Hiobowi? Bo nie ma mu równego na ziemi. Jest człowiekiem doskonałym i szczerym. Boi się Boga i wystrzega się zła. Trwa jeszcze w swej pobożności. Choć ty pobudziłeś mnie przeciw niemu, aby zniszczył go bez przyczyny. Na to szatan odpowiedział panu, skóra za skórę, wszystko co człowiek ma da za swoje życie. Ale wyciągnij tylko twoją rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a zobaczysz, że, czy ci nie będzie w oczy złorzeczył. Wtedy pan powiedział do szatana, oto jest twoje ręce, jednak jego życie zachowaj. Odszedł więc szatan z przedoblicza pana i dotknął hioba złośliwym wrzodem od stóp aż do czubka jego głowy. Także wziął skorupę, aby się ją skrobać i siedział w popiele. A jego żona odezwała się do niego: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożeć Bogu i umrzyj. A on odpowiedział do niej: Mówisz właśnie tak, jak mawiają kobiety szalone: Czy tylko dobre mamy przyjmować od Boga, a złego nie mamy przyjmować? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył. Może tak się stać, że osoby z zewnątrz, którą, które widzą naszą wierność w stosunku do Bożego Słowa, do Bożego Dzieła, a nawet do tak trudnych, ekstremalnych sytuacji, jakich Hiob doświadczał, mogą nas atakować. Czy warto jeszcze wierzyć takiemu Bogu, gdy takie wielkie rzeczy dzieją się w twoim życiu? I też właśnie ciężko chyba słucha się takich słów od najbliższych osób, które może nie rozumieją, może yy, gdzieś boli ich to, yy, Doświadczenie w takim nieduchowym wymiarze, ale bardziej ludzkim. A mimo to chyba widzimy, że jest wierny, pomimo tego, że yy, pojawia się yy, choroba, porabia, pojawia się brak wsparcia żony, dzieci nie żyją, a jednak pomimo tych potężnych doświadczeń przetrwał tę tragedię i nie odwrócił się od Boga. Zadawał pytania, rozmyślał nad swoim stanem, ale był wierny Bogu. Yy, Trzeci rozdział, wersety od 11 do 13. Hiob yy, tak woła. Dlaczego nie umarłem w łonie, albo dlaczego nie zginąłem po wyjściu z łona? Dlaczego piastowano mnie na kolanach? Dlaczego ssałem piersi? Leżałbym teraz i odpoczywał. Spałbym i miałbym spokój. Także widzimy, ten ból go doświadcza. To nie jest tak, że on... Yy, to, co wcześniej było mówione to było prawdą, że Pan dał, Pan wziął. Ale jednak jako człowiek zastanawia się nad tym wszystkim. Dlaczego tak się dzieje? Rozmyśla nad swoim stanem. Ale jest w tym wszystkim wierny Bogu. Dlaczego? Hiob miał też większą perspektywę niż na przykład jego przyjaciele, którzy przyszli go odwiedzić i którzy próbowali go pocieszać, ale wiemy, że z końcowych tekstów, które Bóg nawet przekazał Hiobowi, że robili to. Niewłaściwe i niezwłaściwych właściwych pobudek. Jaką knie miał nadzieję? O tym możemy w 19 wersecie przeczytać. Tą księgę warto czytać w całości, żeby szerszy kontekst jakby uchwycić. Rozdział 19 wersety 25-27. Lecz ja wiem, że mój odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień nad prochem stanie. A choć ta moja skóra będzie roztoczona, jednak w moim ciele będę go oglądał Boga. Tak, ja sam go ujrzę i moje uczy go, oczy go zobaczą. A nikt kto inny, choć niszczały moje nerki w moim wnętrzu. Jak mu to niesamowitą Hiob ma nadzieję w co? Z martwych wstanie. W pojawienie się Jezusa Chrystusa, z martwych wstanie. W, w nadzieję na życie wieczne. Będę oglądał Boga, mówi Hiob. Jest to niesamowita nadzieja dla chrześcijan i dla każdego z nas. Świadomość, że mamy odkupiciela, który bez względu na okoliczności jest zawsze z nami. I wtedy też również Bóg był z Hiobem. A dlatego mamy taką nadzieję, bo wiemy, że Bóg zwyciężył śmierć. I takie doświadczenia w naszym życiu, gdy się pojawiają jakieś choroby, jakieś trudności, yy, mogą zbudzić w nas takie rozgoryczenie czy zadawanie pytań. Ale Bóg, Bóg lubi, gdy Bóg pragnie, żebyśmy z Nim rozmawiali nawet w tych trudnych chwilach. Ja miałem takie doświadczenie związane z cierpieniem, może to nie było jakieś długotrwałe cierpienie, ale pewnego razu, gdy graliśmy w piłkę, tak nieszczęśliwie upadłem, że łokieć wyskoczył mi ze stawu. No wtedy to faktycznie było cierpienie, te pierwsze dwa dni, pierwsze trzy dni, nawet do tego stopnia, że zemdlałem na wojsku. No na szczęście szybka reakcja, odpowiednie nastawienie tego czas spowodowało, że w miarę udało się tą, tą sytuację uratować. No ale był to czas, gdzie ponad 4 miesiące przebywałem na zwolnieniu lekarskim. No i pierwsze miesiąc, dwa nie były za łatwe, bo w związku z pewnymi opóźnieniami też do końca ta diagnoza lekarska nie była właściwa. Opóźniły się pewne rzeczy, które spowodowały, że ten proces leczenia był dłuższy. No i to spowodowało też takie jakieś pytania do Boga, które zadawałem. Ale pamiętam, gdy jechałem w tej karetce, gdy wieziono mnie do szpitala, to kilka dni wcześniej na kazaniu usłyszałem takie, takie zdanie, że nie powinniśmy zadawać Bogu pytania, dlaczego to się stało, tylko jaki jest cel Boże w tym, że to mnie spotkało. Czego chcesz mnie nauczyć? No i faktycznie muszę powiedzieć, że ten cz czteromiesięczny okres był jednym z najpiękniejszych, najszczęśliwszych okresów mojej relacji z Panem Bogiem. To jest to, co w Jak y liście Jakuba było napisane: że człowiek, który cierpi, może być szczęśliwy. I w tym sensie duchowym, ja byłem wtedy bardzo szczęśliwy, w, y bo Bóg odpowiadał bardzo wtedy na moje takie pytania, wątpliwości. Y Akurat tak się złożyło, że wtedy też w związku z tą moją absencją chorobową pojawiły się za jakiś czas też problemy finansowe. Wiadomo, też wtedy mniejszy dochód. Jakieś inne sprawy też wyniknęły i nie wszyscy też, którzy w moim otoczeniu byli, rozumieli zasadność oddawania dziesięciny. Więc modliłem się do Boga, żeby objawił swoją wolę. I żeby ten problem jakoś był rozwiązany. I pamiętam właśnie y, po jednej z takich rozmów dotyczących y, spraw materialnych w moim domu. Y, padłem na kolana i modliłem się do Boga, żeby jakoś rozwiązał ten problem. I gdy później wychodziłem z żoną na spacer, to było dosłownie 10-15 minut po tej modlitwie. Podchodzi do mnie listonosz i wręcza mi koperta. Listonosz do listonosza podchodzi. Tak rzadko się zdarza, że miał odbierał korespondencję bezpośrednio od, listono, od listonosza. Przeważnie, gdy jakiś list polecony jest, to jestem w pracy. Ale wtedy dostałem bezpośrednio od listonosza kopertę. A w tej kopercie była pewna zawartość, yy, która utwierdziła mnie w przekonaniu, że Bóg reaguje i będzie działał po to, żeby Jego chwała objawiła się w moim życiu, ale też w życiu innych ludzi, żeby poznali, że Bóg jest tym Bogiem, który zaopatruje, który wzmacnia, który... I był to taki znak dla mnie od Boga i tak to odebrałem, że ja się nie muszę przejmować o finanse, bez względu na wszystko. A warto być wiernym Bogu yy, i w takiej sprawie jak dziesięcina. I później niejednokrotnie w tym okresie czteromiesięcznym Bóg pokazywał, jak yy... Opiekował się nami, akurat w tym przypadku potrzebny był ten materialny aspekt naszego życia w rodzinie. I Bóg tak działał. Pojawiła się za jakiś czas z pewnego źródła jedna koperta, później druga, później nagle, w związku z tym, że ta absencja chorobowa była dłuższa, yy, podszedł do mnie starszy zbor i powiedział: Słuchaj, wiemy, że masz yy, dłuższą absencję chorobową. Pewnie wynika z tego parę problemów finansowych, a postanowiliśmy Cię akurat z zboru wesprzeć finansowo. No i gdy przyniosłem te pieniążki do domu, to żona powiedziała: No, to jest niesamowite, jak Bóg działa. Także wierzę, że to moje doświadczenie w cierpieniu, akurat to materialne, też Bóg odpowiadał w taki sposób, żeby yy, też jego właśnie chwała się objawiła, ale też, żeby. Że pokazać, że ludzie wierni Bogu yy, są w nim utwierdzeni, mogą być pewni, że Bóg nas samych nie zostawi. Kłopoty finansowe, zawodowe, uczuciowe, nałogi to są takie yy, problemy, które gdy rozmawiamy z ludźmi, najczęściej ich dotykają. Ale Jezus jest rozwiązaniem. I, I to, co mówiłem wcześniej, gdy się nawróciłem i zaufałem Bogu, to problemy nie zniknęły, ale gdy pojawiają się problemy. To zacząłem sobie lepiej z nimi radzić. Nie sięgam po alkohol, tak jak kiedyś przed nawróceniem, ale sięgam, się, sięgam do nieba, rozmawiam z Bogiem, jak te problemy rozwiązać. I nie uciekam od, od odpowiedzialności za błędy, bo błędy pojawiają się w naszym życiu. Jesteśmy ludźmi i każdemu zdarza się jakiś upadek czy błąd, ale warto od razu z tym błędem, z tym problemem, z grzechem przyjść do naszego zbawiciela bo problemy nie znikają w naszym życiu, ale jest rozwiązanie w Jezusie Chrystusie. I co ciekawe w księdze Hioba, to jest jedno z takich niesamowitych wyznań, bo Hiobia czytaliśmy w pierwszych wersetach tej księgi, uznawany był przez Boga, no za człowieka, który jest naprawdę mu wierny, naprawdę yy, godnie go reprezentuje. A co Hiob mówi o Bogu w 42 rozdziale w wersecie 5? Przedtem tylko słyszałem o Tobie, ale teraz moje oko zobaczyło Cię. Także widzimy, że doświadczenie Hioba, i, i on sam wyznaje takie niesamowite zdanie, mówi, że wcześniej Boga znał, nie zna to tak jak teraz po tym doświadczeniu. To doświadczenie pomogło mu zrozumieć jeszcze działania Boże, mimo tego, że okraszone było to niestety niesamowitym cierpieniem. No i jak kończy się historia Hioba? Może nie każda historia cierpienia kończy się tak entuzjastycznie, ale to też pokazuje nam, w jaki sposób też działa Bóg, bo Bóg, Bóg zna koniec na początku i On wie też, co nam jest potrzebne i kiedy nam jest potrzebne. Wersety od 10, 42 rozdział wersety od 10 do 17. A gdy modlił się za swoich przyjaciół, pan przywrócił to, co zostało Hiobowi zabrane. Pan pomnożył dwukrotnie wszystko, co Hiob posiadał. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia i wszystkie jego siostry i wszyscy inni, którzy przedtem znali, i jedli z nim chleb w jego domu, współczując mu i pocieszając go z powodu całego zła, jakie pan zesłał na niego. I każdy z nich dał mu po jednej sztuce srebra i po jednym złotym pierścieniu. Tak pan błogosławił ostatnie lata Hioba bardziej niż początkowe. Bo miał czternaście tysięcy owiec i sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc par wołów i tysiąc oślic. Miał też siedmiu synów i trzy córki. Pierwszy dają na imię Jemima, drugiej Kesja, trzeciej Kerenhapuch. A w całej tej krainie nie było tak pięknych kobiet jak córki Hioba. Ojciec dał im dziedzictwo wśród ich braci. Potem Hiob żył 140 lat i oglądał swych synów i synów swoich synów, aż do czwartego pokolenia. I umarł Hiob, będąc stary i syty dni. Można powiedzieć, takie bardzo szczęśliwe zakończenie, takie piękne zakończenie. Ale yy, zwróciłem też uwagę na yy, początek tego fragmentu, który przeczytałem. Dziesiąty werset. A gdy modlił się za swoich przyjaciół, Pan przywrócił to, co zostało Chiobowi zabrane. Czy to nie pokazuje nam czegoś i nie mówi nam czegoś o Bogu? Że Bóg Pragnie, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie, ale żebyśmy myśleli też o ludziach, którzy są, którzy są wokół nas. Śpiewaliśmy taką pieśń na początek W Bogu ufność mam, w Bogu mym ufność mam, tak w Nim ufność mam, gdyż On mnie wspiera sam. I to jest tak właśnie zaufanie do Boga i wyrażone również w tej pieśni. Że bez względu na okoliczności jest ze mną Bóg, który poradzi sobie z wszelkim cierpieniem. Na lekcji też troszkę wspomnieliśmy w naszej klasie o historii Józefa, i on jest też takim dobrym przykładem tej odporności i radzenia sobie w jego życiu z przeciwnościami, a pomimo to wierności Bogu. Zostaje sprzedany przez swoich braci, którymi kierowała zazdrość, zostaje sprzedany do Egiptu. I dla mnie to jest naprawdę sobie ciężko wyobrazić, gdy, gdyby ktoś bliski, ja mam siostrę na przykład, gdyby moja siostra od tak, gdyby miała możliwość, sprzedała mnie gdzieś, yy, powiedzmy że do Egiptu, ale może w jakiejś innej kwestii, yy, byłoby to bardzo smutne, takie porzucenie tej więzi braterskiej, miłości braterskiej. Więc yy, mogę sobie tylko wyobrazić, że jak czuł się Józef, i zostaje sprzedany do kraju, w którym może być tylko niewolnikiem. I pamiętam jako dziecko, gdy czytałem, pewnie większość z Was może miała, może teraz wiem, że chyba wznowienie jest, yy, pięciu tomów książek Wierni Przyjaciele. I tam była też historia Józefa dla dzieci. I jak czytałem to jako chłopiec, dostałem od babci w prezencie te książki. I pamiętam, był tam taki fragment, gdy właśnie Józef spogląda na te wzgórza, gdzie mieszka i jest już sprzedany i mówi coś takiego, w tej, w tej książce jest takie zdanie, będę dzielny, Bóg się mną zaopiekuje. I powiem wam szczerze, że te, te słowa dla, dla mnie jako małego chłopaka, młodego chłopca, w późniejszym czasie, pomimo tego, że moje drogi z Panem Bogiem różnie się układały, ja to pamiętałem, takie coś z takiej czytanki dla dzieci. Gdy miałem jakieś kłopoty, będę dzielny, Bóg się mną zaopiekuje. To jest niesamowite, że takie zdanie z, z książeczki może być jakimś drogowskazem dla człowieka. Ale tak właśnie było. Józef był dla mnie takim bohaterem, właśnie, że sobie tak niesamowicie poradził w tej sytuacji. Ale dlaczego? Nie mamy aż tyle czasu, żeby czytać wszystkie teksty biblijne, ale jedno było bardzo ważne. Józef kochał Boga. I to się przewija właśnie w tych fragmentach z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Józef kochał Boga, a Bóg był z nim. I błogosławieństwo, które spoczyło na całym domu Potyfara, u którego Józef był służącym, właśnie wynikało z, tego, z tej wierności Józefa dla Boga. Pomimo tego, że, jak wiemy, został też ofiarą intrygi, trafił przez to do więzienia, ale i w więzieniu Mógł również być wierny Bogu, i błogosławieństwo spoczęło na, na Nim w takim stopniu, że potrafił wyjaśnić sny swoich współwięźniów, później Faraona. I dzięki temu to niewolnictwo Józefa, to więzienie, wszystko to było w takim Bożym planie, aby wyszło z tego złego, w cudzysłowie, coś dobrego. I tak samo też być może z naszymi doświadczeniami, że jest ciężko, ale tak jak mówiłem wcześniej, Bóg zna koniec na początku. Józef był z Bogiem, a Bóg był z Nim. Cierpienia mogą obrócić się w dobro. Wierność i ufność w Bożą miłość pomogą przetrwać najgorsze chwile. Sięgnijmy teraz do Nowego Testamentu. Drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Werset 1, rozdział 1, wersety 3 do 4. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzie i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my pocieszać mogli tych, którzy znajdują się we wszelkim utrapieniu, tą pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jaki z tego wniosek? Gdy wychodzimy z jakichś trudnych sytuacji w naszym życiu, jedno jest pewne, Bóg pociesza nas w każdej sytuacji. Co więcej, gdy my przechodzimy przez cierpienia, możemy również, doznając pocieszenia od Boga, możemy pocieszyć innych, którzy przechodzą przez podobne problemy. I to też jest takim właśnie. Yy... Celem też tego, nazwijmy to, szlifowania Bożego, żebyśmy to, co doświadczymy, możemy wspomóc naszym doświadczeniem innego brata czy siostrę. Na przykład ktoś, kto wyszedł z nałogu alkoholowego. Akurat teraz w naszym zborze przychodzą dwie osoby, które mają duży problem z nałogami. Ale są osoby, które przechodziły podobne problemy, i mogą opowiadając swoje doświadczenia, a Jezus ich z tego uwolnił, być wsparciem dla tych osób, wzmocnić te osoby. I one mogą dzięki temu bardziej przybliżyć się do Boga. Także jest to ważne, żebyśmy się wzajemnie też pocieszali w tych próbach naszych. Drugi Tymoteusz 1.11-12. Drugi Tymoteusz 1:11-12. Apostoł Paweł mówi tutaj o ewangelii, której głosi, której jestem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan. Z tego też powodu cierpię, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że on ma moc zachować mój depozyt aż do owego dnia. Czyli apostoł Paweł jest świadomy tego, że w jego życiu Osoby, która idzie z Panem Bogiem, wpisane jest cierpienie. Jeżeli głosimy Ewangelię, to prędzej czy później albo doświadczyliśmy, albo doświadczamy, albo będziemy doświadczać cierpienia. Bo to nie jest tak, że od razu wszyscy wszystko przyjmują. Nie wszystko jest tak w tym głoszeniu Ewangelii, jakbyśmy chcieli. Trzeba dać ludziom czas. Ale apostał Paweł mówi tak, że z powodu Chrystusa i Jego miłości, apostał Paweł pisze znoszę też cierpienie, ale wiem, komu zawierzyłem. To są podobne słowa, które Hiob wypowiadał. Pomimo tego cierpienia, wiem, komu zawierzyłem. zawierzyłem, zawierzyłem Bogu. Zachodzi więc pytanie, czy Bóg chce, żebyśmy bezsensownie cierpieli? Oczywiście, że nie. Cierpienie ma tylko sens wtedy, kiedy może przynieść owoce dla Królestwa Bożego. I to jest jedyny sens cierpienia. Gdy patrzymy na reformatorów, to przecież dzięki temu, że uchwycili się Boga na 100%, te świadectwa, które teraz o nich możemy czytać o tych płonących stosach, o ich wierności Bogu nas samych pobudzają do tego, żeby iść za Bogiem, żeby walczyć za prawdę. I to jest też yy, inspirujące dla nas. A poza tym, gdy przechodzimy przez trudne chwile w naszym życiu, uczymy się pokory. To też jest bardzo ważne. Jesteśmy silniejsi, rozwijamy swój charakter. No tak, jak wcześniej wspomniałem, problemy nie znikają, ale gdy zawarliśmy przymierze z Bogiem, łatwiej znosić nam te problemy. A historia Hioba Józefa czy innych Bożych bohaterów to są historie Bożych ludzi, mężów wiary. Doświadczenia apostoła Pawła, który przeszedł bardzo dużo, może być też dla nas przykładem służby poświęcenia, ale także wskazówką, gdzie jest sekret zwycięstwa w różnych trudnych chwilach. Yy, drugi list do Koryntian, wrócimy do drugiego listu do Koryntian. Jedenasty rozdział. I tam są znane. Yy, Słowa apostoła Pawła, który opowiada o swoich wszystkich przeżyciach, ale warto je przeczytać dlatego, żeby uświadomić sobie, przez co ten człowiek przeszedł, a mimo wszystko zawsze był wierny Bogu. 11 rozdział wersety od 24 do 33. Od Żydów otrzymałem pięciokrotnie po czterdzieści oprócz jednego, trzykrotnie byłem chłostany różgami, raz zostałem ukamienowany. Trzykrotnie przeżyłem rozbicie okrętu, dzień i noc byłem w głębinie morskiej, częstokroć w drodze w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w pracy i utrapieniu, często w niedosypianiu, w głodzie i w pragnieniu, często w postach i w zimnie w nagości, pomijając inne sprawy, codziennie naleganie na mnie, troska o wszystkie zbory. Kto choruje, a, nie, a ja nie choruję? Kto potyka się, a ja nie płonę? Jeśli mam się chlubić, to z mojej słabości chlubić się będę. Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. W Damaszku namiestnik króla Aretasa otoczył strażą miasto Damastyńczyków, aby mnie pojmać, ale przez okno zostałem spuszczony na powrozie w koszu przez mur i uszedłem jego rąk. Widzimy, w ilu sytuacjach apostoł Paweł był ratowany przez Boga. W ilu sytuacjach yy, powierzał Bogu swoje, swoje problemy. Dlaczego wychodził zwycięsko z tych prób? Bo dla niego życiem był Chrystus, jak tu czytaliśmy. Kiedy najczęściej ludzie wpadają w panikę? Jakie okoliczności ich załamują? Przeważnie jest to zdrowie, finanse, relacje w małżeństwie. To są takie Trzy chyba najważniejsze źródła problemów. Ale w każdej z tej dziedzin i jeszcze innych poza nimi od pewnego czasu kieruję się taką zasadą, którą przeczytałem w Biblii. Uważam, że ona jakby pomaga, pomaga mi przetrwać i mieć świadomość, w jakim miejscu jestem w swoim życiu, ale też jak radzić sobie z problemami. Chociaż niektórzy mówią, że jest to, to co zaraz przeczytam, jest... Może takie nierozsądne, yy, mało tak po ludzku rozważne. A w Biblii jest napisane: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko co inne będzie Wam dane. To jest takie proste, a my jako ludzie często sobie to utrudniamy. Tym bardziej, jeśli znamy słowo Boże. Priorytetem w naszym życiu musi być Jezus Chrystus. List do Filipian, czwarty rozdział. I wersety od 11 do 13. To jest fragment Słowa Bożego, gdzie apostoł Paweł mówi o przystosowaniu się w różnych okolicznościach. Nie, żebym to mówił z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem żyć w niedostatku, umiem też żyć w obfitości, wszędzie. I we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony i łaknąć, żyć w obfitości i cierpieć z powodu niedostatku. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Jakie jest rozwiązanie dla problemów, dla cierpienia? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Poleganie tylko na zasługach, zasługach Jezusa Chrystusa i w kobotach podać się całkowicie Jemu to jest właśnie rozwiązanie. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, a dam Wam odpocznienie. Pytanie, czy my z tego korzystamy? Czy ludzie z tego korzystają? Jezus do, mówi, przyjdźcie do mnie tacy, jacy jesteście, ale po to, żeby, żebyśmy zostali w takim stanie? Nie, po to, żebyśmy się zmieniali na Jego podobieństwo, po to, żeby nas mógł czegoś nowego nauczyć. A gdy powinien nam się noga, to apostoł Jan pisze, że mamy takiego arcykapłana i takiego orędownika, który jest przebłaganiem za grzechy nasze. Także możemy z Bogiem rozmawiać o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Dla mnie takim inspirującym właśnie w tej sprawie jest list do hebrajczyków. Może otwórzmy trzy teksty krótkie. List do Hebrajczyków 2.18. Mowa o Jezusie. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może ratować tych, którzy są kuszeni. Czyż nie jest to dla nas inspirujące i pocieszające, że Zbawiciel tyle wycierpiał, ale On doskonale wie, przez co my przechodzimy, bo sam przez to przechodził. 415. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my oprócz grzechu. Także jest to też niesamowita, niesamowita pociecha dla nas. I rozdział 12, wersety drugi i trzeci. I tu jest chyba sekret zwycięstwa. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast wyłożonej przed nim radości zniósł krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Pomyślcie więc, jaki jest ten, który zniósł taki bunt przeciw sobie ze strony grzeszników, abyście osłabiani nie upadli na duchu. Jest to taka wskazówka, gdy przechodzimy przez cierpienia, pomyślcie, ile przeszedł zbawiciel. Po to tylko dlatego, tylko dlatego żeby tobie było lepiej, żebyś ty żył wiecznie, ale żebyś na tej ziemi. Gdzie się urodziłeś, gdzie masz możliwość działania i służby dla niego, gdy pojawi się cierpienie, pamiętał, że nie jesteś tym cierpieniem sam, że jest przy tobie Twój zbawiciel. Ellen White napisała takie słowa: Zbyt szybko poddajemy się zniechęceniu i wołamy, by próba została od nas odsunięta. Podczas gdy powinniśmy cierpliwie prosić o wytrwanie i łaskę do zwycięstwa. Także może czasami wołajmy do Boga, nie dlaczego to mnie spotkało, ale po co mnie to spotkało. Nie jest to łatwe. Cierpliwość. Powinniśmy cierpliwie prosić o wytrwanie i łaskę do zwycięstwa. I wtedy ta obecność Boża nas ogarnia. I wzorem dla nas tej kwestii jest Jezus Chrystus, bo On, gdy był w łączności cały czas z Ojcem, podejmował tylko właściwe decyzje. I na koniec chciałbym Was zostawić z jednym tekstem, który zakończy to rozważanie. Jest to fragment z listu do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, i wersety od 16 do 18. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stał. Ale mnie wszyscy opuścili niech im to nie będzie policzone ale pan stał przy mnie i umocnił mnie aby przeze mnie zostało dopełnione kazanie aby słyszeli je wszyscy poganie i zostałem wyrwany z jej paszczy a wyrwie mnie pan z każdej złej sprawy i zachowa od swego królestwa do swego królestwa niebieskiego jemu chwała na wieki wieków amen